Mikołaj Madej, witam Państwa i zapraszam na sport. Nasze drużyny piłkarskie na 1/8 finału zakończyły udział w rozgrywkach o Puchar Polski. ŁKS nie wykorzystał 4 rzutów karnych, dlatego musiał uznać wyższość Lechii Gdańsk. Pierwszą groźną akcję przeprowadził ŁKS w 19 minucie spotkania. Marcin Smoliński zagrał do Marcina Mięciela. Ten uderzył na bramkę, a odbita przez bramkarza drużyny Lechii piłka zdawało się, że trafiła Korzansa w rękę. Powtórka jednak pokazuje, że sędzia, nie dyktując karnego, miał rację, bowiem piłka odbiła się od klatki piersiowej obrońcy drużyny gości. Minutę później nie było już wątpliwości. Artur Gieraga został ścięty w polu karnym, sędzia podyktował 11. Marcin Mięciel jednak po raz drugi w tym sezonie nie zdołał z 11 metrów pokonać bramkarza drużyny przeciwnej. Na dodatek dostał żółtą kartkę, za co popatrzmy, to jego uderzenie, a potem próba dobitki i próba wymuszenia kolejnego rzutu karnego. Sebastian Małkowski nie dotknął jednak łódzkiego napastnika. To była 21. minuta meczu. W pierwszej połowie wciąż lepsi byli łodzianie. Oto 30. minuta. Bartosz Romańczuk i Sebastian Małkowski po raz kolejny ratuje Lechię przed utratą bramki. Okazję łodzianie mieli jeszcze w 37. minucie. Strzelał Marcin Smoliński. Kolejna dobra interwencja bramkarza Lechii Gdańsk. 2 minuty później gigantyczne zamieszanie pod łódzką bramką i Bartosz Romańczuk wybija piłkę zmierzającą wprost do siatki. Do przerwy zatem 0-0. Po przerwie znów okazję miał Marcin Mięciel, ale posłał piłkę obok słupka. To była 52. minuta meczu. Nadal przeważający ŁKS miał jeszcze okazję w końcówce regulaminowego, podstawowego czasu gry. Mięciel próbował przewrotką, ale jego strzał został zablokowany. I w 89. minucie po dobrym zagraniu od Kujawy fatalnie przestrzelił. Bohaterem regulaminowego czasu gry został jednak Paweł Waśków, który w 3. minucie doliczonego czasu po błędzie łódzkich obrońców i strzale Francuza Buwala uratował swój zespół i tak doszło do dogrywki. W niej znów więcej szans mieli łodzianie. To 101. minuta spotkania. Gigantyczne zamieszanie pod bramką Lechii. Piłka raz jeszcze wstrzelona w pole karne. Mięciel, Kosecki. Odbija się piłka, jest jeszcze Mariusz Mowlik, ale piłka nie wpada do bramki. Mowlik fauluje po sytuacji. A to już 105. minuta, ostatnia minuta pierwszej połowy dogrywki. Marcin Mięciel wpada w pole karne, przewraca się. Czy był faul Marcina Kaczmarka? Sędzia przewinienia nie odgwizduje, pokazuje Marcinowi Mięcielowi żółtą kartkę, z czym łodzianie nie mogą się pogodzić. Popatrzmy. Stopa Marcina Kaczmarka daleko od nogi Marcina Mięciela. Jeżeli trafił zawodnik Lechii Gdańsk naszego napastnika, to może kolanem, ale już wtedy, kiedy Mięciel przewracał się, próbując chyba jednak mimo wszystko wymusić rzut karny. Zatem decyzja sędziego wydaje się być słuszna. Druga żółta kartka dla Mięciela, w konsekwencji czerwona. W drugiej połowie dogrywki nie działo się już właściwie nic i tak oglądaliśmy rzuty karne. Jako pierwszy Łukasz Surma, pewne uderzenie i Lechia prowadzi 1-0. Po nim Krzysztof Mączyński, strzał obok słupka. Wynik bez zmian. Kolejnym zawodnikiem jest Paweł Buzała. Słupek! A zatem wielka szansa przed łodzianami. Do piłki podchodzi Jakub Kosecki. Kosecki, pewne uderzenie i 1-1 po dwóch seriach rzutów karnych. Ale teraz Abdou Traoré. Kompletnie zmylony Paweł Waśków. Lechia prowadzi 2-1. Kto z łódzkiej strony? Bartosz Romańczuk. Romańczuk, lewa noga, znów pudło łódzkiego zawodnika. Zatem 2-1 dla Lechii po trzech seriach rzutów karnych. Marcin Kaczmarek. Paweł Waśków miał tę piłkę na ręce, ależ wściekły łódzki bramkarz. No i teraz Mariusz Mowlik. On musi strzelić, żeby przedłużyć nadzieję ŁKS-u. Mowlik, naprzeciwko niego Sebastian Małkowski. Mowlik! Fatalny strzał i ŁKS żegna się z Pucharem Polski. Widzew grał w Krakowie z Wisłą.